drodze do Baku zatrzymujemy się w 30-tysięcznym mieście Szamacha, które od IX do XVI wieku było siedzibą szachów Szyrwanu. Jest tu meczet piątkowy, zbudowany w 743 roku, jeden z najstarszych na Kaukazie. Meczet był wielokrotnie przebudowywany po licznych trzęsieniach ziemi nawiedzających ten region. Pełną rekonstrukcję przeprowadzono w latach 2010-2013 i w jej wyniku meczet powrócił do dawnego wyglądu z zachowaniem starej struktury. We wsi Surahany na przedmieściach Baku jest świątynia ognia Atashgah. Jest to dawne miejsce kultu Zoroastrian i hinduistów, obecnie przekształcone w muzeum. Obecna budowla została wzniesiona w XVIII wieku przez hinduskich czcicieli Shiwy, którzy osiedlali się na Zakaukaziu już od późnego średniowiecza. Świątynia stoi na dawnym miejscu naturalnego wypływu gazu ziemnego. Płomienie wydobywające się z ziemi czczone były przez wieki przez Zoroastrian, wyznawców jednej z najstarszych religii monoteistycznych. Zaratustra żył prawdopodobnie około 1000 lat przed Chrystusem. Muzułmanie nazywali Zoroastrian czcicielami ognia. Obecnie naturalne pokłady gazu w tym miejscu uległy wyczerpaniu, a gaz doprowadzany jest do muzeum rurociągiem.